ochrony uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego. Biorąc pod uwagę przytoczone fakty, uważam, że działania pani przewodniczącej zarządu stowarzyszenia mają na celu zwolnienie mnie z pracy, dyskredytację mojej osoby i utratę zaufania potrzebnego do pełnienia mandatu radnego. Wniosek pani przewodniczącej i zarządu złożony dopiero teraz w sytuacji, gdy przedstawione rzekome zarzuty są zarządowi znane od dawna, uważam za działanie podyktowane względami politycznymi, o których pisze pan Tomczak w artykule Czyżby to był początek końca Wielkiej Koalicji. Dlatego proszę Wysoką Radę o niewyrażenie zgody na rozwiązanie mojego stosunku pracy. Z poważaniem, Andrzej Niedzielski. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Pani radna Urszula Haniecka. Ja na początku chcę tylko zacytować kilka wypowiedzi sprzed 4 lat pana Romualda Buderewicza. Tą sytuację i dzisiejsze głosowanie jest odpowiedzią na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy, czy jesteśmy solidarni wobec problemów, czy wykorzystujemy każdą sytuację, żeby dołożyć jeden drugiemu. W tym czasie też pani Helena Szynkiewicz powiedziała, ale to, co obserwuję, państwo tańczą jakąś szaloną polkę galopkę. Nie wiem, z czego ten galop wynika i o co ten kolkowi taniec i do czego prowadzi. Wiem, że my nie podejmujemy decyzji. Decyzje należą po tamtej stronie, ale wydaje mi się, że zanim podejmiemy decyzję, to decyzja powinna być umotywowana i jakie są jej konsekwencje. Czego my się śpieszymy? Czy my wiemy, jakie są konsekwencje naszych podejmowanych działań? Tak państwo mówili w obronie pana Krzysztofa Kećmana. Sam pan Krzysztof Kećman w styczniu powiedział następujące zdanie. Ja bardzo proszę. Pan się nie ma żadnego scenariusza. Pan radny mnie zapytał, ale przepraszam, ja też to nie powiem. Myślę, że niech pan nie skończy, pytając się. A nie, proszę pana, nie, ja nie skończę. Ale proszę pana, ja umiem, bo ja swoje formaty, proszę państwa. Ja zgłaszam wniosek swoje formaty. Szanowni państwo, ja zgłaszam wniosek swoje formaty. Panie burmistrzu, niech pani radny. Zgłaszam wniosek swoje formaty. Zgłaszam wniosek swoje formaty. Panie burmistrzu, niech pani radna. Zgłaszam wniosek swoje formaty. Pani radna. Zgłaszam wniosek swoje formaty, bo pan projekt też jest tendencyjny, pokazujący sytuację tylko wyłącznie z punktu widzenia ludzi związanych z tą obywatelską, a nie rodziców, ani radnych. Szanowni państwo, odpowiem pani burmistrzu zaraz na pana wniosek, ale nie odpowiada pani, nie odpowie pana wniosek, pan dopuszcza takie sytuacje, że to są cytaty, które są oderwane od rzeczywistości. Pani burmistrzu, ja jeszcze raz proszę, a nie sprawy zarzutów dotyczące rady miasta. Panie burmistrzu, będzie proszę pan zaraz odnieść. Ja nie chcę się odnieść, ja to patrzę na tą sesję z wielką sytuacją. Niedojeżdżanie, łamania prawa. Napisał sam scenariusz, się okazuje, że pan nie zapraszał pana Niedzielskiego i nie powiedział wiceprzewodniczącym. Ja zaraz panu dam alkohol. Tak proszę się, zaraz podam alkohol. Szanowni państwo. To mnie będzie obrażał. Pan mnie obraża? Proszę pana zaklęcia, że pan Gruszką zarzucił mnie do życia alkoholu, że pan jest za pytanie. Panie przewodniczący, proszę o przerwę o policję z automatem. Natychmiast. Szanowni państwo. Natychmiast nikt nie będzie mnie obrażał. Proszę o przerwę. Proszę wezwać policję. Proszę wezwać policję. Natychmiast. Skończył się tu żart, że będą cały czas świeć pana tylko obrażać sobą, że jestem po alkoholu. Przepraszam pana, proszę o przerwę. To się kończą tu żarty. Ma pan odwagę wezwać policję, panie Bućko? Zadałem panu pytanie. Pytam, czy ma pan odwagę wezwać policję? Tak lub nie. Pytam, czy ma pan wezwać policję? Ma pan odwagę wezwać policję? To pan nie zarzucił? Czy mam to zrobić? Czy ma pan odwagę zadzwonić po policję? Czy jest pan pod wpływem alkoholu? Czy ma pan odwagę zadzwonić po policję? Ja was nauczę porządku, wiecie. Nie potrzebuje policji. Nikogo nie potrzebuje. Potrafię policję, dlatego nie sprawdzę. Ja nie wiem, jak pan sprawdza.
Pytanie było na mnie, prawda? I satysfakcja na Panią Grodą? Jak to jest? Nie widzę. Ale z czego się Pani cieszy? Teraz się nie cieszę, że to mnie czas. Wy Panowie i Panie, jako Rady Miasta, tej Rady naszej, pomiędzy do gnojnych sztabów. Ja mamy normalną sesję, a już jutro przyniosę Pani Dziwną. Przyjeżdżam do Cezarka. Zakończyłam Pani Cezarka, proszę Pani Cezarka. Przestań, Helena, nie robi na ruchu. Helena, poproszę do tej akcji, ja mam nie jedzie. 10 minut przerwy. Znowu? Nie, nie znowu, bo jeszcze nie minęło. Jak tak kurczę, mamy głowę, gdzie na jedzie. Panie Przewodniczący, ponieważ padło na sesję Rady Miasta, są przedstawiciele policji. Panowie, proszę poinformować Pana Przewodniczącego, bo on prowadzi sesję Rady Miasta. O wyniku. Ja? Gdzie przyjście lecę z tego kolegi? Ja was prosiłam. Cicho! Lekko, nie, nie, nie. To może wszystkich przybadajcie. Wszystkich? Gości też? Nie, gości też. Wy nie pracujecie. Ja jako redaktor, dziennikarz, mam wątpliwości, czy pan Niedźwiecki radny jest cześć wyczypiony. Bardzo bym prosił, żebyście również zbadali na zawartość alkoholu. Stoi przed w płaszczu, przed... Stoi, już idzie, słyszałem tam mówię. Mariusz, Mariusz. Bardzo proszę Państwa, radę przejdzie z Barceloną. Panie Burmistrzu, za momencik ja Pani Radna Franiska kończy swoją wypowiedź i Panu od razu udzielę. Ale ja chcę teraz wpisu do, w tym momencie do protokołu. Bardzo czynności zaistniały w tym momencie. Zaistniały w czasie wypowiedzi Pani Baranieckiej i tuż przed rozpoczęciem, teraz poprzednie, tak? Zaistniały te czynności, które chcę, żeby zostały odnotowane w protokole. No i Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, bardzo proszę do informacji. Dziękuję. Ja proszę Panie Przewodniczący, żeby protokół został zanotowany, że na postawiony zarzut, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, to nie jest prawda. Tu mamy w tej chwili, nagrywamy zgodnie z prawem. W przeciwieństwie do Pana Niedźwieckiego, nagrywamy zgodnie z prawem. To nie jest moje prawo, tylko prawo Rady Miasta. Patrol policji, który był obecny, Państwo byliście tego świadkami, stwierdził, że stan mojej nietrzeźwości wynosi dokładnie 0,00. Dziękuję. Pani Rada. Zdecydowanie, że każdy
Pan Niedźwiecki słyszał, że odmówił badania? I dlatego też... Tak, odmówił badania. Pan odmówił badania? Tak. Nie złożyłeś wniosek. Aha, rozumiem. Dlatego też... Bardzo proszę, pani Niedźwiecka.